Dzisiaj znowu będzie zbrodnia. Zbrodnia, która wstrząsnęła swego czasu Warszawą. Jest to opowieść o śmierci Ireny Ferencówny. I jest to opowieść, którą opracował najlepiej Stanisław Szenic, to znaczy wszystkie źródła, które mówią o tej, tej sprawie, odnoszą się właściwie do Stanisława Szenica. Bo nawet dotarcie do prasy z tamtego czasu, które nie jest absolutnie trudne, bo ona jest w internecie, niewiele dodatkowo zmienia. Ponadto, to co udało się ustalić panu Szenicowi, ponieważ te wzmianki prasowe właściwie on wszystkie i tak cytuje. Więc tutaj będziemy dzisiaj wraz z panem Szenicem rozważać sprawę, która mnie troszeczkę zaintrygowała, ale to później. Na końcu wam powiem, dlaczego ją wybrał. Tak jak mówiłam, ofiarą padła dziewczyna, szesnastolatka, uczennica szkoły teatralnej i pierwsza wiadomość o tej zbrodni ukazała się w kurierze warszawskim w niedzielnym numerze z dnia 4 lutego 1917 roku i brzmiała. Morderstwo. Wczoraj w godzinie 7 minut 47 wieczorem Wezwano pogotowie ratunkowe na ulicę Sadową nr 3 w celu udzielenia pierwszej pomocy jakiejś młodej kobiecie. Pomoc okazała się daremna, lekarz pogotowia stwierdził śmierć, która nastąpiła wskutek uduszenia. Na zwłoki zamordowanej natknęła się Maria Szczupak, służąca adwokata Stanisława Bartlakowskiego, kiedy w sobotę 3 lutego w pół do ósmej wieczorem. Maria Szczupak zaszła do piwnicy, i tam znalazła leżącą na schodach młodą kobietę, nie dającą oznak życia. Pobiegła do stróża domu. Ten pobieg do komisariatu, skąd zawiadomiono, pogotowie. No, taka była kolejność działań. Lekarz przybył razem z milicją, no i stwierdził, że dziewczyna już nie żyje i że została uduszona. I dziewczyna była ubrana w długą, jedwabną bluzkę. Czarną spódnicę, lakierki z białymi cholewkami, jedwabne ażurowe pończochy, bieliznę wykwintną śnieżnej białości. Szyję miała mocno zaciśniętą jedwabnym szalikiem. Na twarzy i na rękach miała kilka zadrapań, na lewym ręku ślady po pierścionkach. Zwrócił uwagę brak wierzchniego okrycia, brak jakiegokolwiek wiecie, no palta, ponieważ to był luty. I obok zwłok leżał kapelusz. Dowiedziano się, że dziewczyna przyszła na podwórze domu przy ulicy Sadowej między godziną czwartą a piątą po południu w towarzystwie jakiegoś młodego mężczyzny. Rozmawiali z jakimś ożywieniem. Po chwili mężczyzna wszedł do sieni, a kobieta została w podwórzu. Minęło parę minut, mężczyzna powrócił i wszedł razem ze swoją towarzyszką do oficyny, gdzie mieści się właśnie piwnica. I gdzie następnie znaleziono zwłoki. Nikt nie widział, kiedy ten towarzysz tej dziewczyny, który z nią tam przyszedł, no po prostu wyszedł, ale był to oczywiście domniemany morderca. Szybko ustalono nazwisko ofiary dzięki kapeluszowi, który leżał obok niej, bo tam do podszewki była przyżyta wstążka z napisem magazyn MUT Świderska Chmielna 10. No, wiecie, to była dziewczyna, jak się domyślacie, wspaniale ubrana, widocznie zamożna. Miała oczywiście kapelusz ręcznie robiony, bo no, jest to czasy, kiedy robiono kapelusz oczywiście wszystko ręcznie i porządnie zrobiony kapelusz miał też świadectwo swojego wytwórcy bądź wytwórczyni. Udano się do znanej firmy. Modystka podała więc adres klientki po zobaczeniu kapelusza. Bo, oczywiście, pamiętała, komu ten kapelusz zrobiła. Podała adres także klientki i jej imię, nazwisko: Irena Ferensówna, zamieszkała przy ulicy Hortensji nr 3. Kapelusz nabyła przed dwoma tygodniami. Kamienica, w której mieszkała Ferensówna, była istotnie bardzo eleganckim budynkiem o bardzo wyróżniającej się architekturze. Ehm. Jej resztki są zachowane do dziś wpasowane w pierzeje przy ulicy Górskiego. Ale jeszcze później o tym wspomnę. Komisarz, który zajął się sprawą, nazywał się Kramer. No i szybciutko udał się w niedzielę rano. W sobotę znaleziono dziewczynę. po to oczywiście, adres, który wskazała modystka, która rozpoznała kapelusz znaleziony przez zwłokach. Kramer zastał w domu panią Ferensową i jej starszą córkę Eugenię. Obie były bardzo oczywiście zaniepokojone, że Irenka nie wróciła jeszcze do domu po tym, jak dzień wcześniej wyszła. Rozpoznały kapelusz, rozpoznały jedwabny szalik, który miała zaciśnięty na szyi, no i zostały zaprowadzone do prosektorium, by rozpoznać zwłoki Irenki. No, musiało to być oczywiście absolutnie wstrząsające wydarzenie. Ferencówna, mimo że miała lat zaledwie 16, była no z tak zwanego dobrego domu. Nie lubię tego określenia, no ale używajmy go w celach powiedzmy historycznych. Mieszkała właśnie z matką i siostrą właśnie w mieszkaniu tym przy ulicy Hortensji 3. Było to mieszkanie bardzo wytworne, składające się z czterech pokojów na trzy kobiety. No i podobno miała bardzo serdeczne relacje z obiema kobietami i z matką i z siostrą. Tata i brat, bo miała też ojca i brata, mieszkali oddzielnie i trochę rzadziej się z nią komunikowali. No to tam relacje rodzinne po prostu były skomplikowane na często widziano w teatrach, ale też chodziła do szkoły teatralnej, wiadomo. Często bywała w bardzo pierwszorzędnych restauracjach. Była urodziwa, miała eleganckie stroje i licznych znajomych. A w sobotę wieczorem, tę feralną sobotę, wybrała, wybierała się na zabawę taneczną do fir harmonii. Chciała być w dobrej formie, więc stwierdziła, że spędzi całe przedpołudnie w łóżku, żeby nabrać sił na nocne harce. Bardzo rozsądnie. Około godziny drugiej mm, po południu przyszedł do niej kolega ze szkoły dramatycznej, nijaki Stanisław Kempner, syn znanego w Warszawie inżyniera Jana Kempnera. Kempner namawiał ją, by poszła z nim do cukierni i mówił, że czeka ją tam wielka niespodzianka. Ona na początku nie chciała iść, ale w sumie była zaciekawiona, o jaką niespodziankę chodzi, no i obiecała, że spotka się z Kempnerem o czwartej a mi powiedziała, że wróci najpóźniej o siódmej. Nie wróciła. Agencji właśnie tej policji kryminalnej udali się od razu do miejsca zamieszkania Stanisława Kempnera, a Kempner mieszkał w pensjonacie w Alejach Jerozolimskich 80. Zastano go przy jedzeniu obiadu i znaleziono u niego przedmioty stanowiące własność i ręki. Pierścionek i futro. Pamiętacie, ona była bez okrycia wierzchniego, co było bardzo zadziwiające, w, no po prostu w początku lutego. Kempner tłumaczył, że futro mu przysłano, a pierścionek otrzymał od Ferencówny w prezencie. E, oczywiście od razu zaprzeczył, jakoby miał cokolwiek wspólnego z morderstwem, ale mu nie uwierzono i został na miejscu aresztowany o Kempnera, to jego rodzina należała do znanych w Warszawie. Byli ludźmi zamożnymi i nie odmawiali Staszkowi swojemu no, niczego, przynajmniej póki był dzieckiem, bo co było później, to zaraz powiem. Był to bardzo przystojny młodzieniec, wzrostu średniego. Miał eleganckie obejście, widać było, że miał staranne wychowanie. Rok wcześniej wystąpił z siódmej klasy szkoły handlowej. I nie miał więc w związku z tym stałego zajęcia. I od pewnego czasu, właśnie, nie mieszkał w domu rodziców, ale oddzielnie w tym pensjonacie w alejach jerozolimskich. Był bardzo rozrzutny, wydawał dużo pieniędzy i stale był w tarapatach finansowych, mimo że rodzice nie żałowali mu kasy, a przynajmniej matka, bo później okazuje się, że ojciec jednak kurek z pieniędzmi przykręcił. Stanisław Kempner wszędzie zaciągał pożyczki. Ale też kochał teatr. Gdy dyrekcja Teatru Rozmaitości szukała do przedstawienia o kościuszce statystów, to Kempner od razu się zgłosił. Wstąpił też właśnie do szkoły dramatycznej, tej samej, do której chodziła Ferencówna, i miał wielkie aspiracje artystyczne. Aspiracje popierane przez matkę, ale nie przez ojca, który był przeciwny tym zamiarom. Uważał, że to, no wiecie, no co to za zawód dla mężczyzny, nie, zezw nie zezwalał synowi na karierę aktorską. I 15 stycznia 1917 roku, czyli niecały miesiąc przed zbrodnią, wypisał syna, ojciec, ze szkoły dramatycznej, no bo sobie nie życzył, żeby on tam uczęszczał, ale pomimo tego Kempner nadal uczęszczał na niektóre wykłady. No, ale też jako człowiek rozrzutny, od dłuższego czasu już utyskiwał na brak pieniędzy, bo co mu tam dawała matka, to szybko przehulał. I kilka dni przed morderstwem spotkał się na pogrzebie ze z byłymi kolegami ze szkoły dramatycznej, z którego ojciec wypisał. No, był to pogrzeb jakiegoś wspólnego znajomego czy znajomej. I tym Kolegom się zwierzył, że jeśli nie zdobędzie 30 rubli, to pozostaje mu w łeb sobie palnąć. W feralną sobotę, w którą zmarła Irenka, podzielił się z napotkanym kolegą właśnie radosną wiadomością, że będzie miał grubsze pieniądze. I tego samego wieczora złajawił się w szkole balotowej, gdzie właśnie słuchacze tej szkoły dramatycznej zbierali się na naukę tańca. No i Kempner... Mimo tego, że ojciec go ze szkoły wypisał, nadal na te tańce chodził. I tego sobotniego wieczoru nie opuścił ani jednego tańca po kolei zapraszał wszystkie damy, a podczas przerwy nawet rozmawiał z jednym z kolegów, prosząc, by ten przedstawił mu na scenie scenę duszenia desdemony z otela i bardzo się podobno przyglądał temu epizodowi. Co uznano później za przygotowania do zbrodni. No cóż, potem Kempner jeszcze przygrywał na fortepianie do tańca, i wieczorem poszedł do filharmonii na ten wielki bal, na który wybierała się Irenka. Taka była wstępna wersja tego, co robił Kempner, zebrana od różnych ludzi. No, gdy Kempner nadal obstawiał przy swoje, obstawał nadal przy swojej niewinności, to ten komisarz kryminalny prowadzący śledztwo wydobył nagle z kieszeni kolczyki Ireny Ferensówny, które przyniósł przed przesłuchaniem akurat na komisariat jubiler Leip Finkiel, bo dowiedział się z prasy o całej sprawie i o tym, że poszukiwane są po prostu rzeczy, które miała dziewczyna i które zostały skradzione. Kolczyki te w sobotę. 3 lutego 1917 roku, właśnie w Dniu Śmierci Ireny, wieczorem kupił od Kempnera za 60 rubli. Na pytanie komisarza: Komu Kempner sprzedał kolczyki? Tenże zmieszał się i po chwili odpowiedział: że do zbrodni przyznać się nie może. No co widzimy, że już mamy sprawę bardzo podejrzaną. No. Ewidentnie typ miał rzeczy i ręki, tak? I ewidentnie się też z nią w tym dniu spotkał. Trudno to będzie obronić. Państwo, kępnerowie zajmowali wytworny apartament w alejach jerozolimskich. Ten, z którego się wyprowadził do pensjonatu nieopodal ich syn. I jeśli chodzi o rozmiar ich fortuny, to muszę wam to tak nakreślić, bo. No to jest właśnie to, co mnie najbardziej ciekawi w tych sprawach. To jest właśnie to całe tło społeczne, a przypominam, jest rok 1917. Wciąż trwa I wojna światowa. Mieszkanie było wielkie i typowo burżuazyjne. Wszystkie meble były robione na zamówienie u najdroższych stolarzy. Mieli tam meble pałacowe, obite adamaszkiem, fortepian, na którym, no... Grał Stasieczek, który umiał grać na fortepianie. Na ścianach wisiały dobre polskie obrazy. Szczytem dumy ojca Stanisława Kempnera był kossak. Od podłogi do sufitu, jak mówiono. Co nie jest trudne, bo kossak dużo, dużo dużych obrazów malował. Najcenniejszym jednak meblem w tym mieszkaniu była oszklona gablotka, w której mieściły się jakby dziecinne relikwie, jak mówiła matka Stanisława Kempnera, Pukiel jego włosów przewiązane niebieską stążeczką. Pierwsze skórzane buciki, które pani Ela, matka Stanisława Kępnera, kazała posrebrzyć. Ej, sukienka z koronki brabanckiej, w której stosieczek był trzymany do chrztu. Pierwsza grzechotka srebrna z rączką z kości słoniowej. Złota łyżeczka, którą dostał od swojej matki chrzestnej na chrzest I tak dalej. No, widać tutaj po pierwsze, że był to chłopiec. Ukochany, jedynak rozpieszczony bardzo zamożnych rodziców. W mieszkaniu wręcz był salon, tak zwana sala, jak mówiono, który był na co dzień zamknięty, bo to był takie reprezentacyjne pomieszczenie, gdzie meble trzymano w pokrowcach, okna były zasłonięte jedwabnymi kotarami. I te sale otwierało się trzy razy w roku, właśnie na urodziny Stasieczka, 31 stycznia, czyli Stasieczek był świeżo po urodzinach na gwiazdkę i na jakieś wielkie, doroczne przyjęcie. Na tych dorocznych przyjęciach lokaje paradowali we frakach i białych rękawiczkach, kawior podawano w kryształowych miskach i nabierano łyżkami, a Stasieczek w tym mieszkaniu miał na aż dwa pokoje. W sypialni, gdzie wszystko było na biało, wedle ówczesnej mody wśród bogaczy, żeby, no wiecie, higiena domowa została zachowana, a drugi pokój był do zabaw, gdzie u Stasieczka to przypominało bardziej sklep z zabawkami. Były tam klatki z kanarkami, papuga, która wrzeszczała Stasieczku, łóżeczko dla czarnego latlerka o imieniu Fifi, huśtawka, koń na biegunach, gramofon z tubą na półpokoju, nakręcana kolej na szynach ułożonych na podłodze. No, cokolwiek tylko chcecie. Nic dziwnego, że Stasieczek no, skromnie żyć nie potrafił. Z chwilą wybuchu wojny dochody z majątku matki Stasieczka się urwały, oczywiście, więc um, pani Ela, tak miała na imię, no, zeskromniała. Musiała odprawić guwernantkę, francuskę, i sama zacząć wychowywać swojego syna. Stasieczek po ojcu dziedziczył skłonności do hulaszczego życia. I kiedy miał 15 lat, to już wyglądał jak dorosły mężczyzna. Był wysoki, przystojny i miał również bujny zarost. W tajemnicy przed matką palił papierosy, przestał się uczyć. Wymykał się z domu, nie wiadomo gdzie i całymi dniami go nie było. Potrzebował coraz więcej pieniędzy na swoje wydatki, a matka mu no, dawała tyle, ile mogła, ale za wiele już mu dawać nie mogła, no bo wojna nawet ich dochody uszczupliła. Staś zaczął więc sam sobie radzić w sposoby różne i niezbyt uczciwe. Władze śledcze zatem były przekonane, że jedynym motywem zbrodni no była po prostu chęć zysku. Ferencówna miała na sobie bogatą biżuterię i przy sobie także, wiecie, no, różne bardzo cenne przedmioty. Prokurator nawet polecił rozlepić na murach i na słupach ogłoszenie obiecujące 300 marek nagrody za udzielenie wskazówek, które by umożliwiły odnalezienie e, zaginionych, jeszcze nieodnalezionych rzeczy. Ireny m.in. gronostajowej mówki, która była wa warta aż 120 rubli oraz jeszcze jednego pierścionka ze zdobnymi kamieniami. No, ogłoszenie to na, no, początkowo nie dało żadnych rezultatów. Musicie też wiedzieć, że akurat dosyć na świeżo, bo po wybuchu wojny, zaostrzono wymiar kary za mord w celu zysku. A nawet w wypadkach szczególnie ciężkich uznano, że można orzekać karę śmierci. Po prostu, stan no, można powiedzieć wojenny, rozumiany jako stan wojny, rzecz jasna. Wymagał tego, by ludzi ostrzej trzymać w ryzach, bo łatwo przychodziło wszystkim pewne rozpasanie. Więc zaostrzono kary. Kara śmierci zaczęła dotyczyć także nieletnich, którzy ukończyli lat 17. A tak się składa, że Kempner, urodzony właśnie 31 stycznia 1900 roku, ukończył lat 17 trzy dni przed popełnieniem zbrodni. Zatem groziła mu kara śmierci. Rozprawy rozpoczęto 3 kwietnia 1917 roku. Dowody zbierano dwa miesiące, zatem nie tak całkiem długo. Przyznałabym, że nawet dosyć sprawnie, tylko dwa miesiące czekano na rozprawę. E, przepustki na salę rozpraw rozchwytano w ciągu kilku godzin, wydano ich 90. Na rozprawę wyznaczono największą salę w pałacu przy pa Pałacu Krasińskich. E, Kurier poranny pisał o tej sprawie i o tym, że była ta sala paradna, miała okna francuskie, czyli takie wysokie, wąskie, ze szprosami. Przez całą wysokość ścian wpuszczały światło dnia, pomalowana na ton niebieski, zimny i miała tam wmurowane dwie tablice marmurowe, gdzie na złoconymi literami były wypisane wspomnienia dwóch Romanowów z tego pałacu. W, tym, w tejże sali także kiedyś obradował Senat Polski. Ze względu na, cóż, yy, okoliczności epoki, rozprawa prowadzona była po niemiecku. Świadków było 30. Świadkami byli także rodzice Kempnera. I oboli choć mogli nie zeznawać, uznali, że chcą zeznawać. Ojciec Stanisława Kempnera, Jakub, yy, mówił biegle po niemiecku. Jego żona rozumiała niemiecki, ale odpowiadała po polsku. Oskarżony Stanisław Kempner także po niemiecku mówił dosyć biegle. I zaczęto właśnie przesłuchanie od przesłuchania Stanisława Kempnera, które bi trwało bite 4 godziny. I oskarżony kurczowo nie przyznawał się do niczego, oświadczał, że jest niewinny, absolutnie niewinny i że siedzi w ławie oskarżonych na skutek fatalnego splotu okoliczności, intryg jakichś moich wrogów. Mówił spokojnie i składnie. Najpierw go oczywiście zapytano rzecz podstawową. Jak spędził sobotę 3 lutego 1917 roku? Oświadczył on tak. Około godziny 3 byłem w mieszkaniu ferensówny i zaprosiłem ją na godzinę 4 do cukierni szwajcarskiej. Gdy nie przyszła, udałem się na dworzec wiedeński by uprzedzić o tym Edwarda Zalewskiego, z którym miałem ją zapoznać. Ale i Zalewskiego nie znalazłem. Po godzinie piątej udałem się do szkoły tańców, gdzie byłem do siódmej. Gdy po godzinie siódmej znalazłem się na rodgu ulicy Marszałkowskiej Alei Jerozolimskich przy przystanku tramwajowym, jakiś młodzieniec z wyglądu znany mi, ale z nazwiska nie, powiedział do mnie, proszę pana, panie Kempner, na minutę. Zeszliśmy na bok, wówczas ów młodzieniec powiedział, idzie o ratowanie życia doskonale znanej panu osoby. Ta osoba prosi pana, by pan ten oto żakiet karakułowy przechował do poniedziałku. Przyjąłem żakiet, poszedłem do domu i powiesiłem go w szafie. Wkrótce potem odwiedziła mnie matka. Gdy wyszła, wyjąłem żakiet z szafy, a wtedy z jego kieszeni wypadła portmonetka. Okazało się, że w kieszeniach żakietu są dwa pierścionki, dwa kolczyki, i szpilka. Po godzinie ósmej udałem się do jubilera lubki z dużym pierścionkiem, który zastawiłem. Bardzo potrzebowałem pieniędzy, miałem szczery zamiar wykupić pierścionek. Około godziny 11 poszedłem do Filharmonii na zabawę i byłem tam do czwartej rano. Do chwili aresztowania mnie nie podejrzewałem wcale, że żakiet, portmonetka i brylanty mogą pochodzić z mordu dokonanego na ferensównie. No i widzicie, on mówi, że yy, widział się z ferensówną tylko by zaprosić ją do kawiarni, ale że ona nie przyszła. I że ten żakiet i te kosztowności dostał od jakiegoś nieznanego mu człowieka na ulicy do przechowania. No, nie brzmi to zbyt przekonujące, ale no, nadal mamy tylko poszlaki. Osoba przesłuchująca Kempnera zapytała jeszcze: Skoro pan nie zamordował Ferencówny, czy można wytłumaczyć, że w szkole dramatycznej prosił pan kolegę i koleżankę o tworzenie sceny duszenia desdemony przez Otella i przyglądał się pan temu z zainteresowaniem? Oskarżony twierdził, że nic takiego nie było. Później jego koledzy z tej szkoły dramatycznej, z kolei będą mówić, że oni po prostu często bawili się w takie rzeczy, odgrywanie różnych scen i że nie było w tym po prostu nic dziwnego. No też wydaje mi się, że to akurat harce młodzieży no, nie są dowodem na absolutnie nic. Kempner mówił też, że znał Ferencównę od trzech miesięcy, ale się w niej nie kochał, ani nie utrzymywał z nią żadnych bliskich stosunków. Zapytano też bardzo dokładnie Kempnera o jego uświadomienie seksualne i okazało się, że już w wieku 15 lat poznał życie. To było takie y, słowo na stratę y, dziewictwa przez chłopca, ponieważ dziewczęta, gdyby straciły tak zwane dziewictwo, no to byłaby zupełnie inna śpiewka. Tutaj uznawano, że no, chłopcy to chłopcy, wiadomo, nie. Y i nie tylko poznał życie w wieku lat 15, ale też nabawił się kawalerskiej choroby. Złapał chorobę weneryczną. Bo jak się później okaże, chodził do, yy, no, do seksworkerek, jakbyśmy dziś powiedzieli, po prostu do prostytutek. Odczytano wreszcie list, który Kempner wystosował, siedząc już w więzieniu, do sędziego. W tym liście oskarżony Oczywiście odżegnuje się od morderstwa i mówi, że jest katolikiem, wierzącym i praktykującym. I uwaga, brzydzi się wszystkim, co jest niemoralne, zapewniając, iż nie jest zdolny do zbrodni. Jest to dosyć zabawne w kontekście nastolatka, który chodzi do prostytutek. System obrony, który został przyjęty przez Kempnera, no nie, nie był zbyt przekonujący. Usiłował zrzucić całą odpowiedzialność najpierw na jakiegoś tajemniczego, nieznajomego, który dał mu przedmioty. Później mówił o ludziach, którzy go postawili zgubić, jakimś spisku przeciwko niemu. Miał 17 lat, no jakiś spisek może być przeciwko 17-latkowi, no kaman. No i cóż, sąd zaczął przesłuchiwać świadków. Ten komisarz policji kryminalnej, Kramer, który prowadził sprawę, zeznawał na początku, mówił, że w chwili aresztowania, właśnie kępner miał na palcu zrabowany Ferenców nie pierścionek. A kiedy siostra Irenki rozpoznała ten pierścionek, to oskarżony oświadczył, że Ferencówna mu go dała. Tak, pamiętacie? Na dodatek, tam w pierwszym stadium dochodzenia, zanim zaczęto go dobrze wypytywać, to twierdził, że ten żakiet Ferencówny to palto z i kosztowności znalazł w swoim pokoju, gdy wrócił z filharmonii, z zabawy, a nie wcale, że ktoś mu go dał na ulicy. Zatem tutaj mamy tę niespójność która wydaje się najbardziej świadczyć o tym, że on coś kręci. Bo do tej pory no nie mamy żadnych twardych dowodów, prawda? No ale jeżeli on już nie stanie się zdecydować, skąd ma jej rzeczy, zaczyna to być podejrzane. Osoba obsługująca windę twierdziła z kolei, że Kempner wieczorem sam przyniósł żakiet do domu, a z kolei jeszcze tę mówkę, którą poszukiwano plakatami, karakułową, znaleziono u niejakiej Teofilii Mierskiej. Otrzymała ją ona od swego przyjaciela, który znalazł mówkę właśnie w sobotę, w dniu śmierci Ireny, w ustępie przysadowej 3. No widocznie osoba, która zamordowała Irenę, wyrzuciła mówkę do kibla, bądźmy szczerzy. Kolejnym świadkiem była Eugenia, siostra Irenki, dwudziestokilkuletnia, piękna kobieta w głębokiej żałobie, bardzo podobna do ferensówny. Żałoby nosiła nie tylko po siostrze, bo za kilka godzin po rozprawie miał być pogrzeb ich ojca, który niedawno umarł. To znaczy, ojciec ferensówny jednej i drugiej zmarł już po śmierci swojej córki. Być może śmierć tej młodszej córki się do śmierci ojca przyczyniła, bo umarł on wkrótce po niej. Eugenia, siostra Irenki, poprosiła, by mogła zeznawać na siedząco, bo jest w złej formie, bo nie tylko nie żyje jej siostra i jej ojciec, ale też jej męża ewakuowano do Rosji. No no wiecie, no miała to, to był na pewno wstrząsający czas dla całej rodziny Ireny. Eugenia, siostra Irenki, Kempnera prawie nie znała. Pamiętała tylko, że w piątek był u nich kilka minut i zapraszał do teatru, a w sobotę właśnie nalegał, żeby Irenka poszła z nim do cukierni, gdy ma, gdyż ma dla niej niespodziankę. Eugenia przestrzegała Irenę przed spotkaniami z nim, ale Kempner, wiedząc o obawach siostry, zaproponował Eugenii, że po, zapozna ją z pewnym młodym hrabią, który się w niej od pół roku kocha. No Irenie wydało się to śmieszne, znaczy no, nie, nie miała zamiaru się podobno z nim w żaden sposób spotykać, ale uznała, że Kempner no, jest po prostu zabawny. Później zeznawała też służąca adwokata, ta Maria Szczupakówna, która odnalazła zwłoki Ireny, bo to ona widziała z kuchni przez okno mężczyznę, który z ferencówną wchodził do sieni oficyny przysadowej, na no, a po pewnym czasie wyszedł stamtąd sam. I ona pierwsza właśnie natknęła się na zwłoki. No, została ona też wcześniej skonfrontowana w więzieniu z Kempnerem. To znaczy, w ten sposób, jak widzimy na filmach kryminalnych. Wiecie, pokazano jej pięciu mężczyzn podobnej postury i podobnie ubranych, i ona musiała wśród nich wskazać tego, którego widziała, i wskazała właśnie Kempnera. Więc jej rozpoznanie Kempnera wydaje się być ponad wszelką wątpliwość. Więc tak. I wydaje się, że te zeznania są gwoździem do trumny dla Kempnera ponieważ to mamy świadkinię, która widziała go tuż przed śmiercią i ręki z nią. I to jest pierwsza rzecz, która wydaje się rozstrzygająca tak na 100% o tej zbrodni. A przynajmniej na 90. Była też oczywiście świadkini Wanda Rising, właścicielka sklepu jubilerskiego, która zeznawała, że w dniu mordu około 6 wieczorem do sklepu przyszedł młody człowiek z propozycją, by kupiła od niego srebrny woreczek za 60 rubli i by oszacowała wartość brylantowego pierścionka. I ona także rozpoznała, że osoba, która sprzedawała jej te kosztowności, to był właśnie Kempner. Oczywiście fakt, że on miał te rzeczy, nie świadczy jeszcze niezbicie, że to on zamordował Irenka. Prędzej świadczy, o tym to, że był z nią dosłownie tuż przed tym, jak znaleziono ją martwą. Współlokator, który miał pokój w pensjonacie bok Kempnera, też młodzieniec w wieku Kempnera, 17-latek, zeznawał, że właśnie w dniu śmierci Irenki, 3 lutego, w pół do szóstej wieczorem, przyszedł do niego Kempner i poprosił o plaster angielski, bo się zadrapał o mur. Plaster angielski to był taki Jakbyśmy kupowali gotowe plastry, ale to był taki jakby kawałek szmatki, zazwyczaj często jedwabnej, nasączony różnymi tam ziołami. Zeznawali także inni jubilerzy, na przykład ten Izaak Lubka, jubiler z ulicy Chmielnej, który zeznawał, że 3 lutego wieczorem przed godziną 8 oskarżony zastawił u niego za 30 rubli pierścionek. Mówił również, że Kempner mówił do tego jubilera, że jakaś dama znajoma pragnie sprzedać palto Karakułowe, ale ten jubiler Izaak Lubka powiedział, że musiałby je obejrzeć u owej pani w domu. Z obawy o to, że futro mogło być skradzione na przykład. No a oskarżony nie przyjął tej propozycji. Kolejny jubiler to już będzie chyba czwarte. Z kolei Leipfinkel opowiadał, że w niedzielę 4 lutego, czyli dzień po morderstwie Kempner przyszedł do niego koło pierwszej po południu, by oszacować cenę kolczyków i dwóch pierścionków, mówiąc, że ma je w spadku po babce. No i ten Leipfinkel potem te kolczyki przyniesie na komisariat, bo usłyszy z prasy o tej zbrodni. Więc no, mamy tutaj kempnera, który biega po różnych jubilerach, żeby nie wyglądało na podejrzane, że wszystko, wszystko zanosi do jednego. Zatem no, mamy tu kolejną rzecz, która świadczy o tym, że działa w wyrachowany sposób i że no, może stać coś za tym więcej niż jedynie kradzież. Również przy zwłokach znaleziono skórkę do czyszczenia obuwia. Którą rozpoznała służąca w pensjonacie, w którym mieszkał Kempner, i potwierdziła, że ta skórka stanowi własność oskarżonego. Nam się wydaje dziwne, że jakiś kawałek skórki do czyszczenia obuwia jest rozpoznawalny, ale przypominam, że to są czasy, kiedy wszystko jest robione ręcznie, więc jest bardzo no wiecie, nieseryjne. A także no, coś, co funkcji, pełni funkcję skórki do. Polerowanie obuwia to zazwyczaj jest ładnie wycięty kawałek skórki, zazwyczaj z jakimiś ozdobnymi rogami, w jakimś określonym kolorze i prawdopodobnie jest to przedmiot charakterystyczny. Rodzice Kempnera też przystąpili do zeznań, tak jak mówiłam, chcieli zeznawać. Matka Kempnera mówi, przyznała, że pożycie małżeńskie nie było szczęśliwe. I że jej syn jest nieszczęśliwym dzieckiem, bo miał w domu zły przykład w osobie własnego ojca, co jest prawdopodobnie prawdą, bo był bity bez powodu, maltretowany, lżony, wypędzany z domu przez ojca. Mówiła em, matka Stasia, że mój mąż był dla Stasia zbyt surowy, a że syn zdradzał objawy anormalności, to był często apatyczny i ociężały. A czy Kempner był dzieckiem maltretowanym? No, bądźmy szczerzy. Oczywiście, bycie maltretowanym absolutnie nie usprawiedliwia żadnego bycia mordercą, no ale pewien, pewno, pewne tło stanowi. Ojciec, właśnie ten, że Jan Kempner zeznawał później i oświadczył, że nie chce zaszkodzić synowi, że go kocha i że żona go kocha za bardzo. A syn był zawsze krnąbrny, leniwy, tępy, nieuk, rozwijał się późno, pamięć miał złą, w wyższych klasach nie umiał prostych rzeczy z matematyki, których się w niższych nauczył i że on wielu chłopców uczył, ale nie znał wśród nich tak niezdolnego jak jego syn. Był niemrawy, gruboskórny, matka go psuła swoją łagodnością, jeśli ja byłem dla niego surowy, to, to tylko dla jego dobra. No, dla mnie ojciec Tanisela Kempnera jawi się jako kawał skurwysyna, który maltretuje dziecko i tłumaczy to jego dobrem. Potem zapytano go, czy wypędził syna z domu, i Kempner, Kempner senior powiedział, że oczywiście tak, by dać mu odczuć, że poza domem rodzicielskim będzie mu gorzej. Zrobiłem to w nadziei, że pod twardą, obcą ręką zmężnieje i poprawi się. No, jak widzicie. Chyba plan się nie powiódł. Ale też e, prawdopodobnie Stanisław Kempner stał się taki, jaki się stał, bo się tego nauczył od ojca. Nie usprawiedliwia go to w żaden sposób, ale też e, powoduje, że pewne rzeczy łatwiej nam zrozumieć. No cóż, e, krytyczny wydaje się być alibi dla Kempnera, Stanisława, oskarżonego naszego na te te dwie godzinki, trzy godzinki, między czwartą a powiedzmy szóstą, czyli dwie godziny po południu, kiedy to no, Irena została zamordowana. No, Stanisław Kempner twierdzi, że był wtedy w cukierni szwajcarskiej, tej, do której się miał umówić z Ireną. To był lokal bardzo modny, na, na rożniku ulicy Zgoda i Szpitalnej, ale w tej cukierni pracowali kelnerzy, którzy go znali. Kempnera znali. No i powiedzieli, że w tym dniu w ogóle w cukierni ani Kempnera, ani Ferencówny nie było. A znali zamordowaną. Za to pamiętali, że w niedzielę, dzień po, po śmierci Ireny, przyszła właśnie siostra Ireny do tej cukierni i pytała, czy jej siostra była tam w sobotę. No i słuchajcie, tu jest jedna rzecz, która się skleja tylko jeśli chodzi o Kempnera i jego wersję wydarzeń, bo Kempner powiedział, że zaprosił i wszyscy są zgodni, że zaprosił, bo byli świadkowie tego zaproszenia, Irenę do cukierni, przy... a potem powiedział, że, że Irenę w tej cukierni nie zastał, tudzież pod tą cukiernią, gdzie się umówili. Gdyby tam byli nawet przez chwilę, no to prawdopodobnie ktoś by ich rozpoznał, bo, no bo byli tam znani, więc albo przechwycił Irenę gdzieś w drodze i razem z nią poszedł i potem nastąpiły jakieś ponure wypadki. No albo nastąpiło coś zupełnie innego, ale faktycznie cukierni go nie było. Zatem podawanie przez niego, że był w tej cukierni sam, kiedy Irena zginęła, no chyba się mści na Kempner. Potem wezwano doktorów, lekarzy, ekspertów. Wezwano ich, wezwano ich aż sześciu, trzech polskich, trzech niemieckich. Pierwszy zagrał, zabrał głos doktor Rychliński, który został wezwany przez matkę Stanisława Kempnera, ponieważ e, razem z doktorem Babińskim-Nierakim badał e, Stanisława w rok wcześniej, nie, no parę miesięcy właściwie wcześniej, bo w listopadzie 1916 roku. I lekarz ten Rychliński oświadczył. Przyszliśmy do przekonania, że mylnie matka badanego przypuszcza, iż jej syn jest umysłowo chory. Objawów choroby umysłowej nie stwierdziliśmy wówczas i sformułowaliśmy opinię naszą w ten sposób. I teraz widzicie, wygląda na to, że matka była bardzo zaniepokojona jakąś nagłą zmianą, jakimś postępowaniem swojego syna. Można, możemy tutaj zacząć spekulować, że rzeczywiście musiało być coś na rzeczy. Być może jakaś choroba psychiczna ustańcowa kępnera się zaczęła kluć. No ale też no to są czasy, kiedy trudno byłoby ją leczyć. No i opinię tych lekarzy mamy taką. Stanisław Kempner powinien poddać się leczeniu. Oraz Stanisława Kempnera powinni rodzice wywieźć za granicę i umieścić w ścisłym, zamkniętym internacie wychowawczym, gdyż nie wiedza lekarska jest mu potrzebna. Tylko mądry i celowy wpływ racjonalnego pedagoga może zmienić tego moralnie upośledzonego młodzieńca. Uważaliśmy za nasz obowiązek zaznaczyć, że jeśli rodzice nie zastosują się do naszego zalecenia, to nieubłagalnie syn ich stoczyć się musi w ruinę moralną. No, coś musiało być na rzeczy. Lekarze stali też na stanowisku, że Kempner posiada objawy znacznej tępości moralnej jako wyraz obarczenia dziedzicznego. To znaczy, to jest taki eufemizm na to, że uwaga, synek jest taką spierdoliną jak, wasz, jak jego ojciec. No, Doktor Rychliński nawet stwierdził, że oskarżony nie jest odpowiedzialny za swoje czyny wskutek niedorozwoju moralnego. Z kolei potem przemawiał dr Babiński, którym twierdził, że no właśnie oskarżony jest obciążony dziedzicznie, bo jego, oj bo jego ciotka cierpi na melancholię, jak nazywano kiedyś depresję. Wielu krewnych odznacza się nerwowością, wuj umarł na paraliż, a na dodatek wskazuje na oskarżony na anatomiczne cechy zwyrodnienia, Biorąc pod uwagę jego budowę czaszki, a to jest bardzo dziwna uwaga, ale być może nie wiecie, może wiecie, w tamtych czasach dosyć modna była tak zwana frenologia. Kompletny bullshit, bzdura okropna. Mianowicie była taka moda, że po, dotyku, po dotykaniu czaszki, po macaniu różnych tam guzków na czaszce i w ogóle wnioskowano na temat charakteru i chorób chorego. Co jest oczywiście zupełnie niepotwierdzone naukowo, no ale była taka wtedy moda, że jak ktoś tam wymacał coś na czaszce, to wnioskował potem bardzo dalece idące rzeczy. Potem zeznawał dr Lubliner, który miał pod opieką Stasia od dzieciństwa, od momentu kiedy ten skończył 9 lat, no i ten, że dr Lubliner powiedział, że kiedy ten miał 9 lat, sprawiał wrażenie chłopca 6-letniego, jeśli chodzi o poziom umysłowy, natomiast pod względem fizycznym rozwijał się dobrze, seksualnie dojrzał wcześniej. Psychiczny rozwój Kempnera jest cofnięty w stosunku do wieku o lat kilka i nie może on ponosić całkowitej odpowiedzialności za swój czyn. Lekarze niemieccy byli innego zdania. Nie oświadczali, że oskarżony nie jest chory umysłowo, że jest normalny, rozumuje logicznie, ale się przecenia i jest po prostu degeneratem bez hamulców. Ale nie w tym stopniu, żeby nie mógł kierować swoimi czynami i że jest za swoje postępki odpowiedzialny. W każdym razie wszyscy nie ma świadkowie twierdzili, że Kempner, no może nie jest anormalny, ale jest na pewno niemoralny. Degenerat to była wspólna opinia ławy lekarskiej. Nauczyciele Kempnera z kolei twierdzili, bo także zeznawali, a także koledzy Kempnera, że no nie ma w nim nic anormalnego. Aczkolwiek niektórzy koledzy twierdzili, że Kempner jest jakoś dziwnie dziecinny. Więc ta opinia lekarzy o tym, że jest cofnięty w rozwoju moralnym o parę lat, może faktycznie świadczyć o tym, że jego rozwój, tak zwany psychospołeczny, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, był zdecydowanie no, cofnięty. Y z jakiego powodu, nie wiem, ale równie dobrze mógłby, mogło być z takiego powodu, że był po prostu dzieckiem maltratowanym. Był, jest tutaj jeden z lekarzy, się tak wypowiadał w taki sposób bardzo ładny i poetycki, powiedział, pewne struny na instrumencie jego duszy nie odzywają się nigdy, bo ich po prostu nie ma. Instrument jest przez to dziwnie ubogi. Stąd jego zachowanie w sądzie, jego system obrony, rażący skrajną nieiwnością. Degeneracja czy niedorozwój, ale Kempner normalnym człowiekiem nie jest, i byłoby to straszne dla ludzkości, gdyby tacy ludzie byli normalni. I tutaj ta, ta wypowiedź jest bardzo dziwnie przenikliwa, która może wskazywać faktycznie na to, że no, Stanisław Kempner z jakiegoś powodu, dzisiaj nie będziemy diagnozować po postulatach, żeby była jasność. No, bo różne rzeczy mogą nam przyjść do głowy, niekoniecznie prawdziwe, ale że musiał cierpić, cierpieć na jakieś zaburzenia psychiczne, które jego rozwój, taki moralny, jakbyśmy wtedy powiedzieli, a tak naprawdę on właśnie społeczny, zahamowały, bądź był on rzeczywiście nieistniejący. Znaczy, może nie posiadał empatii, może był po prostu psychopatą. Eee, trudno powiedzieć. No, w każdym razie nie było już nikogo, kto by wierzył w jego niewinność. Trudno kogokolwiek winić, choć nadal jest to mimo wszystko proces poszlakowy, aczkolwiek to zeznanie tej, tej sprzątaczki adwokata, która widziała go kępnera z Ireną przed kamienicą nasadowej, wydaje się najbardziej przesądzające. Przemówienie prokuratora potem trwa 40 minut. Prokurator stwierdza, że argumenty, jakie przedstawił psychiatra rychliński, są niewystarczające, by uwolnić kępnera od odpowiedzialności za czyn i prokurator zażądał dla Kempnera kary śmierci. Stanisław był podczas przemówienia prokuratora silnie wzruszony, stał z głową opuszczoną, twarzą zakrytą rękami. Gdy prokurator zażądał dla niego kary śmierci, podniósł głowę i spojrzał na sąd i zaczął płakać. Później głos mieli obrońcy. Było zadanie niełatwe, muszę przyznać. Pierwszy zabrał głos mecenas Wacław Pepłowski. Linia obrony była taka bardzo mizerna. No nie było tam za bardzo, za bardzo czego się chwycić, ale no tutaj odnosił, że ferensówna była atrakcyjna i kręciło się za nią wielu adoratorów, i że być może któryś z cichych adoratorów ferensówny, pragnąc zemścić się na współzawodniku, jakim był Kempner, z desperacji udusił Ferencównę, rzeczy zaś przesłał Kempnerowi, by umieścić go na ławie oskarżonych. No, i wnosi o wyrok uniewinniający, bo niektóre z zeznania świadków są sprzeczne. Oczywiście ta linia obrony ma o tyle sens, że faktycznie nie ma nie, Ta sprawa jest o tyle śliska, że tu nie ma stuprocentowej pewności. Każda z, tych, każda z tych wersji teoretycznie mogła się wydarzyć. Drugi obrońca oskarżonego był wrocławskim adwokatem, doktorem Mamrotem. Uzasadniał on, że materiał dowodowy przedstawiony przez prokuratora nie jest przekonujący. I tutaj ja mu przyznaję niechętną rację, bo to wszystko są mimo wszystko poszlaki. No, nie mamy wtedy dowodów twardych, dowodów typu DNA. Są tylko te rzeczy, które znaleziono przy kamperze. Jest jedna sprzątaczka, która go widziała z Ireną no i dosyć podejrzana sprawa tej szmatki do czyszczenia obuwia znalezionej przy zwłokach. W tamtych czasach, muszę przyznać, musiało wystarczyć. Uznał ten drugi obrońca, że wszyscy eksperci się zgodzili co do tego, że Kempnerowi brak hamulców do kierowania swymi czynami, więc nie może on za nie odpowiadać. Poza tym młody wiek oskarżonego, który zaledwie na trzy dni przed śmiercią Ferencówny skończył 17 lat, no jest też tutaj takim przeciwwskazaniem, bo przecież gdyby był zaledwie parę dni ym, młodszy, no to już by nie został skazany na śmierć, bo prawo by na to nie pozwalało. O obrońca też wnosił, że lepiej uniewinnić dziesięciu winnych niż skazać jednego niewinnego i też wniósł o wyrok uniewinniający. Muszę tu przyznać, że obie strony mają swoje racje. K Kempner także na końcu wypowiadał się, że jest zupełnie niewinny i że jest człowiekiem nieszczęśliwym ofiarą fatalnej intrygi. No i żeby przypomnieli sobie jego matkę i jej szaloną miłość ku niemu, czy syn tak zacnej i matki byłby zdolny do ohydnego morderstwa. Narada sądu trwała zaledwie pół godziny. Uznano, że stańców Kempner jest winien zabójstwa w celu zysku i został skazany na karę śmierci. Rodzice rzucili się do syna, matka ujęła go za ręce. Kurier warszawski jeszcze późnym wieczorem wydał dodatek nadzwyczajnie zawiadający o skazaniu na śmierć Stanisława Kempnera. Ale oskarżonemu przysługiwało prawo do złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. Zatem adwokat Pepłowski złożył takie podanie kasacyjne. No, musiał znaleźć, jakby jakieś, uchwycić jakiegoś kruczka prawnego, by się ono udało. I zakwestionował on dopuszczalność stosowania właśnie tej kary śmierci wprowadzonej po wybuchu I wojny światowej. Było wywodził, że ten paragraf stanowił o szczególnych okolicznościach stanu wojennego, czyli mordzie popełnionym na terenie wojny lub mordzie dokonanym na osobach wojskowych. No i nie mógł się prawdopodobnie odnosić do osoby cywilnej na dodatek zbrodni popełnionej w Warszawie, w której działania wojenne nie są prowadzone. W drugim punkcie ten obrońca podważał słuszność ustalenia przez sąd, że Kempner skończył lat 17. Na takiej podstawie to zrobił, że w metrykę z Kempnera sporządzono dopiero 11 lat po jego urodzeniu na żądanie ojca, bo wtedy była po prostu mu do czegoś potrzebna. No tak to kiedyś robiono po prostu. Zatem łatwo mogła dojść pomyłka o kilka dni, co może oznaczyć, że Kempner nie, ma skończonych lat 7, nie miał skończonych lat 17 w momencie popełnienia zbrodni. Nie da się odmówić temu rozumowaniu logiki, ale sąd odrzucił skargę kasacyjną. I wyrok został wykonany w piątek 18 maja 1917 roku, trzy miesiące po śmierci Irenki, we wczesnych godzinach rannych, wyrok został wykonany przez rozstrzelanie. A ciało Kempnera wydano rodzicom pod takim warunkiem, że pogrzeb odbędzie się cicho i najskromniej. Ela, pani Ela Kempner, matka Stanisława uzyskała zezwolenie kurii biskupiej na pochowanie go w poświęconej ziemi. I osoba, która towarzyszyła pani Eli w pochowaniu syna napisała dosyć szczegółową relację. Pojechaliśmy na Powązki i po załatwieniu formalności w towarzystwie urzędnika kancelarii cmentarza poszliśmy wybrać miejsce. Powiedziała mu, że miejsce jest obojętne, byleby grób był w słońcu i wysypany suchym białym piaskiem, takim jak na plaży na, na południu, bo Stasieczek lubił się opalać. Pani Ela zamówiła wielki bukiet białych lilii. To na grób dziecka powiedziała, białe lilie bo był niewinny. Dalej potrumnę do zakładu pogrzebowego Staniszewskiego na jasnej. Z tym było trudniej, bo w czasie okupacji brakło metali, a pani Ela zażądała najdroższej i nie z blachy cynkowej. W końcu sam pan Staniszewski wydobył gdzieś z ukrycia przedwojenną jeszcze trumnę, którą pani Ela kazała odesłać na Powązki. Była już późna godzina w piękną noc wiosenną, gdy zajechaliśmy przed kościół na Powązkach. Po długim oczekiwaniu podjechała mała chłopska furka, zaprzężona w nędzną szkapinę. Na koźle siedział żołnierz niemiecki. Pod stertą siana drewniana zwykła skrzynia, przewiązana grubym sznurkiem, była to ostatnia jakże mizerna podróż Stasieczka. Dwaj posługacze cmentarni przenieśli skrzynię do katakumb kościoła, zapalili dwie gromnice i unieśli w skrzyni. Stasieczek leżał z głową złożoną na piersiach, bo skrzynia była za krótka na jego wzrost. Ubrany był w swoje palto. W bocznej kieszeni miał kromkę chleba przestrzeloną kilkoma kulami, głowa była potrzaskana jak łupina stłuczonego jajka. Pani Ela uklękła objęła ramionami syna i załkała. Po dłuższej chwili wstała, opanowała się i nie dopuszczając do zwłok nikogo, sama zaczęła zmywać watą krew z twarzy syna, ubrała go w przywiezione ubranie, ułożyła w przygotowanej trumnie, którą niezwłocznie zalutowano i ustawiono na katafalku obstawionym świecami. Na trumnie położyła bukiet z białych lilii. Na zajutrz odbył się pogrzeb. Paniela szła sama, za trumną swego dziecka z wiarą w jego niewinność. Na końcu sam jeden Janek, czyli ojciec Stanisława, z, czarn z czarnym, błyszczącym cylindrem w ręku. Nikt do niego nie potrzebował, a paniela zabroniła mu zbliżać się do grobu. W drodze powrotnej do domu powiedziała, że teraz jedynym celem jej życia będzie pomszczenie krzywdy, jaką wyrządził jej mąż niewinnemu dziecku. Wydaje się, że najbardziej mi żal tej matki, uwikłanej w związek z potworem, który krzywdził jej dziecko, które no również prawdopodobnie odziedziczyło po ojcu jakieś gwałtowne skłonności. I ona kochała to dziecko i patrzyła, jak było maltretowane przez ojca, i prawdopodobnie nie mogła nic zrobić. Zatem całej krzywdy, niezależnie od tego, czy Stasieczek zamordował, czy nie, upatrywała w jego ojcu, który Staszka skrzywdził i sprawił, że był on jakim był. Zatem największą ofiarą, oprócz oczywiście Ręki, której straszliwie żal, jest tutaj też matka Kępnera. Zemsty swojej nie zdążyła wykonać, bo kilka miesięcy później ojciec Kępnera zmarł. Przed śmiercią zdradzał objawy obłędu. Jeden z pustych pokoi w ogołoconym przez y, panią Elę, matkę Stanisława Kępnera, mebli, z mebli mieszkaniu, y, kazał wysypać ojciec Stanisława Kępnera kartoflami i tańczył na nich na Golasa. No miał rzeczywiście objawy jakiegoś, no jakieś zdecydowanie psychozy. Najwidoczniej pani Ela pod koniec albo przebaczyła mu winę, albo była osobą tak szlachetną, że wzniosła się ponadto, ponieważ zajęła się pogrzebem męża, ale pochowała go z dala od grobu Stasia. Obydwa groby odwiedzała, na obydwu składała świeże kwiaty, żałoby nigdy nie zdjęła zamieszkała w skromnym mieszkaniu na Śniadeckich i tam przechowywała dalej te relikwie po Stasieczku, do których dołączyła przestrzeloną kromkę chleba i palto, w którym był w momencie śmierci. Palto z fokowym kołnierzem. I jakkolwiek byśmy myśleli o samym sprawcu zbrodni, bo no cóż, no jeżeli faktycznie zabił, a wszystko jednak wskazuje na to, że zabił, no to trudno jest się nad nim pochylać z jakimś Żalem, no bo wiadomo, to jednak wydaje mi się, że pochylenie się z żalem nad jego matką wydaje się absolutnie zasadne. Przyszła potem Druga Wojna światowa, kolejna okupacja kępnerowa ukrywała się przed Niemcami, by nie pójść do getta. Kto się jednak zadenuncjował, została aresztowana i siedziała w tym samym więzieniu, w którym przeszło 20 lat wcześniej siedział Stasieczek. Jej spółtowarzyszka Niedoli, współwięźniarka, która się uratuje, opowiadała, że we wspólnej celi pani Ela Kempner czesała codziennie swoje długie czarne włosy, których roiły się wszy. Wszy były rozsadnikiem tyfusu, a Niemcy niczego bardziej się nie bali niż epidemii tyfusu. Żadne nemowi przestrogi w stosunku do pani Eli Kempner nie działały, bo ona włosów obciąć nie chciała. W końcu Niemcy zabrali ją na postrzeżyny, do celi już nigdy nie wróciła i ślad po niej zaginął. No, ze względu na to całe tło historyczne, na ten obraz społeczny, na postać pani Eli bardzo mnie zaciekawiła ta sprawa. A jeśli jeszcze chodzi o tę kamienicę, w której pierwotnie państwo Kempnerowie mieszkali, przy ulicy Hortensja 3, to ta kamienica dotrwała do Powstania Warszawskiego. W 1944 została częściowo zwalona. Po wojnie z frontowego budynku zostało tylko przyziemie z bramą. Cały narożnik został zburzony i stanął tam nowy blok z ogromną bramą prowadzącą do przejścia na chmielną. Fasada tego kompletnie przekształconego budynku jest miga przez kilka chwil w filmie Niewinni Czarodziej Andrzeja Wajdy z 1960 roku. Gdy wężykiem z piosenką ten nie zna życia, kto nie służy w marynarce maszerują koledzy Tadeusza Łomnickiego wśród nich Krzysztof Komeda i Roman Polański. Mówię o tym, bo miejsca są czasami świadkami wydarzeń i bardzo lubię łączyć kropki, ponieważ w mojej głowie wszystko łączy się ze wszystkim. Myślę, że fajnie jest wiedzieć, co się gdzie działo, bo to. Przynosi nam obraz jakiś pełniejszy świata. No i to tyle na dzisiaj. Załkajmy nad smutną Ferencówną i nad matką Stasieczka, ponieważ tej matki jest mi także straszliwie żal. Do usłyszenia.